A gdy przyjdzie mój czas, gdy pokryje mnie rdza, usiądź przy mnie tuż, tuż, bym mógł z tobą być sam. Usiądź blisko o dłoń, narwij słów jak żonkili i opowiedz nasz film, bym go przeżyć mógł znów. Serdecznie witam w kolejnym programie Polish Studio. Przedstawimy Państwu pierwszą z dwóch części najnowszego filmu dokumentalnego firmy Slow Travel Polska, opisującego szeroko znane atrakcje i obiekty historyczne znajdujące się w województwie małopolskim. Niesamowite zamki, w tym królewskie, drewniana architektura, interesujące sanktuaria, liczne miejsca wpisane na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO. Co jeszcze można zobaczyć w Małopolsce i co warto zobaczyć w województwie małopolskim? Gotowi? No to ruszamy!
Dziś pokażemy Wam najciekawsze atrakcje kulturowe województwa małopolskiego. Kulturowe, czyli takie, które zostały stworzone ręką człowieka. Województwo to stanowi niecałe 5% powierzchni Polski. Za to jest szczególnie bogate w atrakcje kulturowe i zaraz będziecie mogli sprawdzić, które z tych miejsc już znacie. Zacznijmy od miejsc wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Obecnie na liście znajduje się 17 obiektów z Polski. Z tego aż 5 w samym województwie małopolskim. Pierwszym polskim wpisem z tej listy i jednocześnie jednym z pierwszych 12 wpisów na świecie było historyczne centrum Krakowa. O której części Krakowa mowa? Są to Stare Miasto, wytyczone przez obrąb Plant, które znajdują się w miejscu dawnych murów miejskich oraz fosy. Gigantyczny rynek o powierzchni 4 hektarów, wytyczony w 1257 roku, sukiennice, czy kościół mariacki z największym gotyckim ołtarzem na świecie przyciągają tłumy turystów. Na liście UNESCO jest też Wzgórze Wawelskie z najsłynniejszym zamkiem w Polsce, czyli Zamkiem Królewskim, który przez prawie 600 lat był siedzibą królów polskich oraz katedrą na Wawelu, w której koronowano zdecydowaną większość władców Polski i gdzie spoczywa większość z nich. Wpisem objęty jest także Stradom, teren położony między Wawelem a Kazimierzem. No i wreszcie sam Kazimierz, który jako odrębne miasto założył król Kazimierz Wielki w 1335 roku. A dziś jest to dzielnica, która składa się z części żydowskiej oraz starszej, chrześcijańskiej. O obu tych miejscach nakręciliśmy oddzielne filmy, z których możecie się naprawdę dużo dowiedzieć na temat historii, zabytków, ludzi, ich osiągnięć czy zwyczajów związanych z tymi miejscami. Jeżeli chodzi o Kraków, to mamy tu jeszcze tradycję konstruowania szopek bożonarodzeniowych. Był to pierwszy wpis z Polski na liście niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Każdego roku, w pierwszy czwartek grudnia, twórcy przynoszą na rynek główny w Krakowie swoje prace, które następnie od grudnia do lutego prezentowane są w Muzeum Historii Krakowa. W 1978 roku razem z Krakowem na liście UNESCO pojawiła się również kopalnia soli w Wieliczce. Od XIII wieku aż po 1996 rok w kopalni wydobywano sól kamienną. Dziś z 9 poziomów, z których składa się kopalnia, zwiedza się 3 górne, położone na głębokości 64, 90 i 135 metrów pod ziemią. Można tu podziwiać kaplice wyrzeźbione w soli, rzeźby i podziemne jeziora. Największy zachwyt budzi kaplica świętej Kingi, którą można również odwiedzić podczas niedzielnej mszy świętej o godzinie 7.30. Wpis ten rozszerzono w 2013 roku o zamek Żupny w Wieliczce, który był siedzibą zarządu Żup od XIII wieku aż po 1945 rok. Na dziedzińcu zamku znajduje się najstarszy szyb z XIII wieku, baszta oraz fragment murów obronnych Wieliczki. A w samym zamku mieści się muzeum, w którym można podziwiać choćby kolekcję unikalnych solniczek. Wpis na listę UNESCO rozszerzono również o kopalnię soli w Bochni. Strefę zabytkową kopalni w Bochni stanowią 3 szyby – Sutoris z połowy XIII wieku oraz 2 młodsze – Campi i Trinitatis oraz 9 poziomów usytuowanych pod powierzchnią,
Jest to najstarsza kopalnia soli w Polsce, której początki sięgają 1248 roku. Na liście UNESCO jest też były obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau. Z tym, że to oczywiście nie atrakcja turystyczna, więc ten temat w tym filmie pomijamy. Kolejne miejsce położone jest 35 km na południowy zachód od Krakowa. To Kalwaria Zebrzydowska z manierystycznym zespołem architektonicznym i krajobrazowym oraz parkiem pielgrzymkowym Ojców Bernardynów. Sanktuarium kalwaryjskie tworzą Bazylika Matki Bożej Anielskiej, Klasztor Bernardynów oraz niepowtarzalny architektonicznie zespół kaplic, kapliczek, figur i mostów nazywanych dróżkami kalwaryjskimi położonych między górami Żar i Lanskorona, które symbolizują Jerozolimską Drogę Krzyżową. Naturalny układ terenu wykorzystano tu jako scenerię dla symbolicznego przedstawienia poszczególnych stacji męki Chrystusa. Małopolskie to także wyjątkowe drewniane kościoły. Sześć z nich, położonych w południowej części województwa małopolskiego, w 2003 roku trafiło na listę UNESCO. Pokażemy Wam dwa z nich. Pierwszy to późnogotycki kościół w Binarowej. Wybudowano go około 1500 roku z drewna jodłowego. Wieża jest o wiek późniejsza niż korpus kościoła. Zwróćcie uwagę na jego wyjątkowe wnętrze. Na suficie można podziwiać polichromię wykonaną za pomocą szablonów o wzorach roślinnych pochodzącą z początku XVI wieku. Na ścianach znajdziemy XVII-wieczne barokowe cykle ukazujące sceny z Nowego Testamentu oraz widoki ówczesnego miasta Biecza. Kolejny z kościołów znajduje się w Dębnie Podhalańskim. Został zbudowany w XIV wieku, ma konstrukcję zrębową i zbudowano go z drewna bez użycia gwoździ. Jest przykładem gotyckiej architektury sakralnej. Wieżę zniesiono później, pokryty jest gątem. We wnętrzu zachowały się polichromie z XV i XVI wieku. W minioną niedzielę w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mississadze miało miejsce doroczne spotkanie opłatkowe Rodziny Radia Maryja w Kanadzie. Zapraszam na sprawozdanie z tego tradycyjnego wydarzenia. Po mszy świętej w kościele świętego Maksymiliana Kolbe w sąsiadującym ze świątynią Centrum Kultury imienia Jana Pawła II odbyło się spotkanie opłatkowe słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam z udziałem ponad 200 osób z Toronto i okolic, dla których popularna rozgłośnia katolicka i umacniający naszą wiarę znany program telewizyjny mają duże znaczenie. Jestem tutaj, bo kocham Radio Maryja i kocham wolne media. I modlę się z nimi, słucham ich od rana prawie do wieczora, od wielu, wielu, wielu lat. I zawsze jestem z Radiem Maryja i z telewizją Trwam. Przede wszystkim atmosfera wspaniała, nie? Zawsze jest tak organizowane, takie miłe spotkanie, rodzinna atmosfera, przyjemny taki czas spędzony tutaj. No i trudno tutaj nie przyjść. Dlatego tu przyszłam, żeby być razem ze wszystkimi i uczestniczyć w tej przepięknej uroczystości. Jak mogę, to zawsze staram się przychodzić, żeby wspierać nasze radio, i które głosi katolickie wartości. I po prostu uważam, że to będąc, chodząc do kościoła, wyznając te katolickie wartości, powinnam wspierać to radio. Gośćmi honorowymi wieczoru, prowadzonego przez przybyłego z Polski ojca Benedykta Cisonia, od 17 lat pracującego w centrali Radia Maryja w Toruniu, byli proboszczowie polonijnych parafii. Świętego Maksymiliana Kolbe, ojciec Bogdan Osiecki, świętego Antoniego w Oakville, ksiądz Piotr Machnacki, wszystkich świętych w Toronto, ksiądz Andrzej Glaba i wszystkich świętych aniołów stróżów w Brampton, ksiądz Jan Gogolewski.
Obecni byli także m.in. członkowie znanych organizacji polonijnych, Gminy Pierwszej Związku Narodowego Polski w Toronto i placówki 114 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce oraz prezes Centrali Radia Maryja w Kanadzie Joanna Strzeżek. Duszpasterze złożyli zgromadzonym życzenia świąteczne i noworoczne, a ojciec Benedykt Cisoń przekazał również życzenia od ojca Tadeusza Rydzyka, założyciela i dyrektora Radia Maryja i telewizji Trwam. Następnie miał miejsce najważniejszy temat uroczystości – dzielenie się opłatkiem. Było to wspaniałą okazją do złożenia życzeń przyjaciołom i znajomym, z którymi mimo najlepszych chęci z obu stron przez dłuższy okres czasu nie udało się spotkać. Inny punkt programu, który przywołał nastrój świąt Bożego Narodzenia, to wspólne śpiewanie kolęd. Tym razem pod życzliwą dyrekcją ojca Benedykta, który przechodząc między stołami w najbliższym otoczeniu gości, przekazał także kilka informacji na temat obecnej sytuacji politycznej w Polsce. Ojciec Benedykt serdecznie zapraszał wszystkich do odwiedzenia Torunia, obejrzenia studia Radia Maryja, nawiedzenia kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II, budowanego od kilku lat Muzeum Pamięć i Tożsamość, gdzie już wkrótce zainstalowana zostanie stała wystawa. Po wystąpieniu ojca Benedykta, prezes Gminy Pierwszej Związku Narodowego Polski, Bartłomiej Chabrowski, jak co roku przekazał ojcu Cisoniowi w imieniu członków gminy czek na wsparcie dalszej działalności Radia Maryja i telewizji Trwam. Odnotujmy jeszcze, że podczas spotkania opłatkowego rodziny Radia Maryja już tradycyjnie odbyło się losowanie loterii z wieloma nagrodami, wśród których najważniejszą był najnowocześniejszy telewizor. I również jak zwykle miał miejsce koncert, w którym znakomita śpiewaczka Kinga Mitrowska wykonała kolędy i słynne pieśni religijne. Posłuchajmy fragmentów wspaniale przyjętego występu. Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do odwiedzenia nowego biura naszej Credit Union, znajdującego się przy 377 Main Street East w Milton. Nasza nowa lokalizacja została wybrana specjalnie z myślą o tych z Państwa, którzy mieszkają na zachód od metropolii torontońskiej. Oferujemy szeroki zakres usług i gwarantujemy miłą, szybką i w pełni profesjonalną obsługę. Zapraszamy!
Kaniaga Travel oferuje promocyjne ceny na ubezpieczenia turystyczne dla wyjeżdżających i odwiedzających Kanadę, w tym ubezpieczenia kosztów podróży, medyczne, wypadkowe i bagażu. Polska Credit Union oferuje świąteczną pożyczkę ze specjalną ratą, tylko 6,25%. Oferta ważna do końca stycznia. Szczegółowe informacje otrzymać można we wszystkich oddziałach Credit Union. Zapraszamy na 6. Festiwal Folklorystyczny Polskiej Credit Union. W programie wystąpią następujące zespoły: Lechowia z Mississaugi, Radość Joy z Mississaugi, Źródło z Brampton, Krakowia z London, Tatry z Windsor i Biały Orzeł z Toronto. Festiwal odbędzie się w niedzielę 21 stycznia o godzinie 2:30 w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mississaudze. Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia. Plany emerytalne w Polskiej Credit Union. Zainwestuj w swoją przyszłość i zaoszczędź na podatkach już dziś. Termin wpłat na plan emerytalny RRSP upływa 29 lutego. W Credit Union znajdziesz szeroką ofertę inwestycyjną, a w tym gwarantowane konta oszczędnościowe. Kwalifikujące się i rejestrowane depozyty są w pełni ubezpieczone. Oferujemy także dogodne pożyczki na wpłaty do planów RRSP na 5,95%. Skontaktuj się z działem inwestycji lub biurami naszej Credit Union. A teraz zapraszamy na kolejny odcinek serialu High Park Crew, w którym Rafał Zimowski zadaje proste pytania przypadkowo napotkanym przechodniom. Do you know who Julius Caesar was? Some Italian guy. I guess he was like maybe like a bachelor, some kind of stuff. Bachelor? Yeah, like selling goods and writing stories too, and just living total. Okay. Did he have anything to do with the Caesar salad? Well, that's his name, Caesar. Yeah. He like came to the country. He like came to the country? Like a Roman? No. Like coming. Can you give us the answer and like just end our misery? You were close with the Roman thing. Yeah. He just like came and did something. Yeah. Who was Julius Caesar? A Greek person. A Greek person? Yeah. Julius Caesar fought someone in a castle that I saw. Who's the person that he fought? Brutus? There's cats. Cats? Ah, Julius Caesar. He was the Roman emperor. Yeah. Ancient, yeah. Did he have anything to do with the Caesar salad? No. Definitely not. Wait, didn't he? No, he didn't. Can you finish this sentence? To be or? Not to be. What play is this from? Spider-Man. Absolutely, by Shakespeare. That's where it's from. Can you finish this sentence? To be or? Not to be. What play is it from? I have no idea. Do you know who wrote it? No. To be or to be loved. To be or to be loved? Yeah. Okay, that's pretty close. To be or not to be? I don't even know. Nah, okay. Know. Any ideas if you had to guess? Like Phantom of the Opera? I don't know. Can you finish this sentence? To be or? Not to be. What play is it from? Hamlet says it in a monologue to himself. Who wrote it? It's William Shakespeare. Absolutely. It's by William Shakespeare, I think. It is by Shakespeare. Is it Romeo and Juliet? No, it's not. No, Julius Caesar. No, the Caesar salad. By Shakespeare. What is a homo sapien? Not her. I am a homo sapien. People. Homo sapiens are people. Oh, Jesus. Yeah, people. It's not a human. It's what we've
from my understanding, it's what we've evolved from. What is a homo sapien? Deanna, what's a homo sapien? I've never heard that word in my life. Not sure. Homo sapien, a human being? Some form of a human being at some point in time? What causes winters and summers? It's the earth rotating around the sun, or the sun rotating around the earth. It's the rotation of the sun, and well, the rotation of the earth around the sun. So how does that work? Why do we have winters and summers? Because of our position around the sun. And gravity? The gravitational force of the earth and the sun? Would you agree? Yeah, absolutely. She can answer. I'm not. It's the planet rotating and gets closer to the sun and then further from the sun. The going theory is because our earth is on a tilt, so when it goes around the sun, it also tilts, and so more of the sun is facing the earth, and therefore it's warmer, and then when it tilts the other way, less of the sun is hitting the planet, and therefore it's winter. Very right. Yes. Witam Państwa ponownie i zapraszam na cotygodniowy przegląd wydarzeń ze świata kultury. Jeśli chodzi o listę nagrodzonych, to nie ma na niej zbyt wiele niespodzianek. Największą jest prawdopodobnie drugi Złoty Glob dla Anatomii upadku w reżyserii Justine Triet. Film wygrał bowiem nie tylko w kategorii dzieł zagranicznych, ale został również uhonorowany za scenariusz. Największym wygranym został Oppenheimer Christophera Nolana. Zdobył bowiem aż 5 statuetek, w tym dla najlepszego dramatu, za reżyserię i za muzykę, której kompozytorem jest Ludwig Göransson. Doceniono też odtwórcę tytułowej roli Cilliana Murphy'ego oraz Roberta Downey Jr. za rolę drugoplanową. Największą przegraną gali okazała się Barbie Greta Gerwig, która w ciągu ostatnich miesięcy została okrzyknięta najgłośniejszym filmem ostatnich lat. Chociaż była nominowana aż 9 razy, otrzymała jedynie 2 nagrody – za najlepszy film popularny oraz za najlepszą piosenkę oryginalną autorstwa Billie Eilish. Barbie nie wygrała także nagrody za najlepszą komedię. Ta statuetka powędrowała do Biednych istot Yorgosa Lanthimosa. Za najlepszą kobiecą rolę komediową uznano też kreację Emmy Stone, grającą główną postać tej produkcji. Smutne wieści dla fanów polskiego kina. Zmarł Janusz Majewski, jeden z najbardziej znanych, cenionych i popularnych polskich reżyserów filmowych, scenarzysta, pisarz i wykładowca akademicki, twórca wielu kultowych dzieł filmowych. Urodzony w 1931 roku we Lwowie, właśnie tam zafascynował się filmem. Mając 7 lat, zobaczył na ekranie Królewnę Śnieżkę Walta Disneya. Zauważyłem wtedy, że film ma władzę nad widzami, bo potrafi jednocześnie u wszystkich na sali wywołać takie same emocje – śmiechu albo strachu – wspominał w jednym z wywiadów. Z urodzenia lwowiak, z pierwszego wykształcenia architekt, od początku kręcił filmy nie w ramach jakiejś misji czy dla prestiżowych nagród, lecz po prostu dla ludzi. W czym bez wątpienia pomagał mu wrodzony optymizm i poczucie humoru. Przez ponad 60 lat pracy reżyserskiej Majewski próbował wielu różnych gatunków filmowych, od dramatów historycznych poprzez filmy muzyczne aż do komedii. Zadebiutował w 1966 roku wielokrotnie nagradzanym Sublokatorem. Do najważniejszych produkcji w jego karierze należą takie tytuły jak Zbrodniarz, który ukradł zbrodnie, Lokis, Zazdrość i medycyna, Zaklęte rewiry, Sprawa Gorgonowej, Lekcja martwego języka, Diabelska edukacja czy Mała matura 1947. Niezwykłą popularność przyniósł mu serial telewizyjny Królowa Bona, a przede wszystkim film CK Dezerterzy, który do dziś należy do najbardziej lubianych polskich komedii. Majewski był bardzo aktywnie zaangażowany w twórczość Teatru Telewizji Polskiej, dla której to sceny zrealizował blisko 40 spektakli. Był także autorem znakomitych książek biograficznych i opowiadań. Jako prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich bardzo dbał o to środowisko, walczył m.in. o wprowadzenie na ekrany tzw. pułkowników,
filmów, których rozpowszechnianie w Polsce Ludowej zostało uniemożliwione przez cenzurę, oraz o dokończenie realizacji wielu wybitnych produkcji. Reżyser opiekował się także filmowcami w ciężkiej sytuacji życiowej i nawiązywał ważne międzynarodowe kontakty. Za wybitne zasługi dla kultury narodowej, za osiągnięcia w twórczości artystycznej i działalności dydaktycznej był uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi. Reżyser miał 92 lata. Nadchodzi jedna z najbardziej wyczekiwanych filmowych biografii 2024 roku. Do sieci trafił właśnie zwiastun pierwszego filmu fabularnego o Amy Winehouse. W biografii zatytułowanej Back to Back główną rolę zagrała wschodząca gwiazda kina Brytyjka Marisa Abela. Filmowe biografie o znanych muzykach zawsze przyciągają do kin masową widownię i zgarniają mnóstwo nagród filmowych. W tym roku na dużym ekranie zobaczymy kolejną z nich. Tym razem będzie to fabularna opowieść o zmarłej w 2011 roku brytyjskiej wokalistce i autorce tekstów Amy Winehouse. Historię piosenkarki od początków jej kariery, drogę na szczyt po wielki upadek, uzależnienia i walkę z brukowymi, żądnymi wyłącznie negatywnych sensacji mediami przełożyła na język kina brytyjska reżyserka Sam Taylor-Johnson. Twórczyni m.in. takich filmów jak John Lennon, Chłopak znikąd czy 50 twarzy Greya. Reżyserka przez wiele lat przyjaźniła się z Winehouse. W jej nowym filmie wszystkie utwory słynnej wokalistki Marisa Adela śpiewa sama. Jak mówi Taylor Johnson, odkrycie tak dużego talentu jak Marisa zdarza się niezwykle rzadko. W chwili, gdy spojrzała prosto w obiektyw kamery, na pierwszym przesłuchaniu wiedziałam, że jest idealną aktorką do tej roli. Włożyła w nią niezwykle ogromną pracę, dbając o każdy szczegół, codziennie trenując godzinami, aby móc śpiewać przez cały film. Ona nie wciela się w Amy, ona ją po prostu uosabia, podkreśla reżyserka. Przypomnę, że Amy Winehouse to jedna z największych artystek w historii muzyki popularnej. Sprzedała ponad 30 milionów płyt na całym świecie, a jej utwory w serwisach streamingowych generują dziś ponad 80 milionów odtworzeń miesięcznie. Światowa premiera filmu zapowiadana jest na 12 kwietnia. I tą informacją kończę dzisiejszy przegląd wydarzeń ze świata kultury i zapraszam do świata sportu, o którym opowie Państwu Irmina Sommers. Zamiast się spieszyć, możesz spokojnie wypić filiżankę ulubionej herbaty. Usługa Deposit Anywhere w naszej Credit Union pozwala na wpłatę czeków przez smartfon. Zaloguj się do Mobile Banking, zrób zdjęcie czeku i wyślij. Elektronicznie wysłany czek wpłynie szybko i bezpiecznie na Twoje konto. Deposit Anywhere to wygodne wpłaty czeków przez telefon z każdego miejsca i o każdej porze. Więcej informacji na stronie internetowej naszej Credit Union. Położony w spokojnej dzielnicy Mississauga, dom seniora Wawel Villa oferuje doskonałą, profesjonalną opiekę oraz pielęgnuje polskie tradycje. Mieszkańcy znajdują tu serdeczną, rodzinną atmosferę, łącznie z domową, polsko-kanadyjską kuchnią. Pokoje różnej wielkości, całodobowa opieka pielęgniarska, wizyty lekarzy, zajęcia rekreacyjne, język polski i angielski. Jesień życia to nie znaczy samotność. Może być naprawdę długa, pogodna i szczęśliwa. Dom seniora Wawel Villa, Mississauga. Polska Credit Union przedstawia swoją najnowszą ofertę – kredyty dla rolników. Jeśli planujesz rozwój i unowocześnienie swojego gospodarstwa rolnego, zakup nowych maszyn, zwierząt lub innych rzeczy, to skontaktuj się z nami. Po szczegółowe informacje zadzwoń na podany numer albo odwiedź naszą stronę internetową. Polska Credit Union oferuje świąteczną pożyczkę ze specjalną ratą, tylko 6,25%. Oferta ważna do końca stycznia. Szczegółowe informacje otrzymać można we wszystkich oddziałach Credit Union. Zapraszamy na 6. Festiwal Folklorystyczny Polskiej Credit Union. W programie wystąpią następujące zespoły.
Lechowia z Mississauga, Radość Joy z Mississauga, Źródło z Brampton, Krakowia z London, Tatry z Windsor i Biały Orzeł z Toronto. Festiwal odbędzie się w niedzielę 21 stycznia o godzinie 2:30 w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mississaudze. Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia. Technologia rozwija się w zawrotnym tempie. Niezwykła szybkość i wydajność komputerów sprawiła, że dzisiejsza bankowość jest łatwiejsza w obsłudze niż kiedykolwiek. Niestety, żadna technologia nie jest w 100% niezawodna. Dlatego Polish Credit Union używa najlepszych systemów zabezpieczeń, aby Twoje konto działało bezawaryjnie i było w pełni chronione przed jakąkolwiek ingerencją z zewnątrz. A więc śpi spokojnie. Bezpieczeństwo Twojego konta jest w najlepszych rękach. Polish Credit Union. To ma sens. Przed nami sketch popularnego w Polsce kabaretu Smile pod tytułem Młodzież. Szanowni Państwo, no co jeszcze nadaje się do kabaretu? Otóż młodzież. Pamiętam, jak byłem młodym chłopcem, zawsze z ust moich rodziców słyszałem jedno i to samo hasło. Ach, ta dzisiejsza młodzież. Mówię, o czym chodzi, ludzie kochani, że co, że winka spróbuję, papieroska pociągnę, przecież nie to, że nauk, spróbować, zakosztować, wyrobić sobie opinię, zdanie, pogląd. No, na dziś sam jestem ojcem. Jak patrzę na tą dzisiejszą młodzież, to po prostu, no, też mówię to hasło. No i doszedłem do wniosku, że niezależnie w jakich latach żyjemy, to hasło jest i zawsze będzie aktualne. No bo chociażby weźmy sobie takiego ojca, powiedzmy, z 1000 roku. Proszę spojrzeć. No czym my się różnimy? No, to ojciec, ja ojciec. No, może jest kilka subtelnych różnic. Na pewno ubiór, fryzura. Tutaj widzę ala siostry Godlewskie. Natomiast jest jedna rzecz, która niewątpliwie nas łączy, mimo tylu dzielących nas lat. Otóż mamy dokładnie, ale to uwierzcie mi Państwo, dokładnie takie same problemy z młodzieżą. Zresztą zobaczcie Państwo sami. Zapraszam. A witajże, ojcze. Witajże, synu. Siema, nara. A gdzie ty się wybierasz? Co? Gdzie ty idziesz? Na chatówkę zawijam. Coś ty na siebie włożył. Jak ty wyglądasz? Ojciec, jest XI wiek. Tak się teraz nosi. Hello. Ja ostatnio nie mam z tobą w ogóle kontaktu. Co się z tobą dzieje? Grzmisław. Ale o co ci chodzi? No co, o co mi chodzi? O co ci chodzi? To ostatnio non-stop grasz. O tych gier to się mózg zlasuje. Non-stop wpatrzony w tą szachownicę. Byś wyszedł z kolegami w kamienie pokopał. Z procy postrzelał. Weź tą moją procę, to siara z kieszeni wyciągać. Przecież 2 tygodnie temu kupiłem ci nową procę. Ale ty mi kupiłeś procę S6, a teraz już jest proca S8. No i czym to się różni? S8 ma funkcję selfie. Jakie selfie? No ładujesz, odwracasz i wryj. Nie, no ta technologia to nas do grobów pędzi. A jak w oko trafisz, masz 4 lajki. I co, ja ci kupię nową procę, a ty zaraz przyjdziesz i powiesz, że tato, ja bym chyba jednak chciał iProce. Dokładnie. Na tych to też pogięło. Płacisz 2 razy tyle za procę, bo ci dorzucą nadgryzione jabłko. Nie będzie żadnej nowej procy, Grzmisław. To imię to też żeście mi dali takie z dużą dozą dziadowizny. A jak ty byś się chciał nazywać? Nie wiem, jakoś tak światowo, nowocześnie. Będzimierz. Będziesz miał swojego syna? Z tego nazwiesz nawet Brian. Zawijam. Nie skończyłem z tobą. Znalazłem pod twoim łóżkiem płaskorzeźbę. Z gołą babą. No normalnie całe kolano miała odsłonięte. Możesz nie wchodzić do mojej izby, jak mnie nie ma na chacie? A propos tej twojej izby. Kiedy w końcu zrobisz tam porządek? Co nie wejdę, wiecznie bałagan. Jak już nie używasz zbroi, to odwieź do szafy. Hełm pod stół wwalony, jeszcze na lewą stronę wywinięty. Bo mi się z gaciami myli. Też ma jedną dziurę. No, tak. Halabarda gdzieś w rogu piźnięta. Ile razy mówiłem, halabarda ma stać w ganku.
Ostatnio atak na wioskę był, wszyscy biegną bronić wioski, a ja głupek po domu halabardy szukam. Bo Grzmisław nie odstawił na miejsce. Pobiegłem jak debil z rurą od odkurzacza. Jesteś debil, to pobiegłeś jak debil. Co ty tam mamroczesz sobie? Ja mówię, że ja bym chciał wyjechać stąd, tak? Ja bym chciał wyjechać do stolicy. Do Gniezna, a nie kiszę się na tej wsi zabitej dychami. No, a czego ci brakuje w Warszawie? Już tylko w Świdniku jest gorzej. Ja mogę iść. Nie możesz. Co ty sobie myślisz? Że ojciec stary, głupi, nic nie widzi, nic nie słyszy? Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. O. Podkradasz mi wieczorami konia ze stajni. Ojeju, no! Nie, ojeju, no! Tylko przyjdź, jak człowiek zapytaj. Tato, mogę pożyczyć twojego konia? Możesz. Tato, mogę pożyczyć twojego konia? Nie możesz. Sam widzisz. No jak już go bierzesz, to go szanuj. A nie później uwieprzony w błocie po same kopyta. No wstyd rano w pole pojechać. I go tak nie żyłuj. Biedny ostatnio żylaków dostał. Może go matka dosiadła? No może i tak. Jak już jeździsz moim koniem północy, to mi go później zatankuj. A nie, ja wchodzę rano do stajni, patrzę koń, jęzor na brodzie, patrzę pod spód, wskazówka nawet nie drgnie. Się dla ciebie spojrzał, to się mu nie dziwi. No. Ledwo na opadach do wodopoju dojechałem. O, i to nie koniec niespodzianek od synka. Spadł śnieg i mi koń dupą na boki chodzi. Wyhamowałem, patrzę, łyse podkowy. Co, robiło się koniem bączki pod karczmą? Na drugi raz, do takich zabaw, to sobie matki konia. Starszy jest. Bity był. I jak hamuje, to nie trzyma płynów. Ale po to wam kupiłem starego konia, żebyście go tłukli. A jak go zarżniecie, to się go odda. Na kabanosy, do Sokołowa. A może to nie ja jechałem? A kto jechał? Może mój brat? Który? Mścich. To ty teraz będziesz się mści zasłaniał? No gwałci mir za mały. Ty jechałeś. A masz dowody? Mam dowody. No to pokaż. Chcesz dowody? Tak, mam dowody. No. Aj, ta dzisiejsza młodzież. Bez honoru, bez ambicji. Roszczeniowa. Strugaj kijek. Proszę bardzo, oto twoje dowody. Za szybko jechałeś. Obraz ci strzelili. I to będzie mandat. Będzie mandat 100 denarów i 4 baty karne. Ja pierdzielę, to ja na koniu. No, ja na koniu, no. Gwiazdkowie mnie złapali. Tak jest. Nowe metody, wiesz. Stawiają tam pod lasem na trójnogu sztalugę. Jak ktoś za szybko jedzie, to go malują. Przecież tam jest ograniczenie do 50 patatajów. A ty jechałeś? 70 patatajów. No i to jest o 30 patatajów za dużo. Tak plus minus. No sam widzisz, Grzmisław. Muszę cię ukarać. Ojeju, znowu 10 batów. 14. Zapomniałeś o mandacie. I masz szczęście, gówniarzu, że nie przekroczyłeś 100 patatajów. By ci lejce zabrali, bo tam jest obszar zahacony. Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do odwiedzenia nowego biura naszej Credit Union, znajdującego się przy 377 Main Street East w Milton. Nasza nowa lokalizacja została wybrana specjalnie z myślą o tych z Państwa, którzy mieszkają na zachód od metropolii torontońskiej. Oferujemy szeroki zakres usług i gwarantujemy miłą, szybką i w pełni profesjonalną obsługę. Zapraszamy! Nowa Printing w Mississadze oferuje pełny serwis od projektu do druku, wysoką jakość, krótkie terminy realizacji oraz konkurencyjne ceny. Telefon 905 281 32 31. Polska Credit Union przedstawia swoją najnowszą ofertę – kredyty dla rolników. Jeśli planujesz rozwój i unowocześnienie swojego gospodarstwa rolnego, zakup nowych maszyn, zwierząt lub innych rzeczy, to skontaktuj się z nami.
Po szczegółowe informacje zadzwoń na podany numer albo odwiedź naszą stronę internetową. Polska Credit Union oferuje świąteczną pożyczkę ze specjalną ratą, tylko 6,25%. Oferta ważna do końca stycznia. Szczegółowe informacje otrzymać można we wszystkich oddziałach Credit Union. Zapraszamy na 6. Festiwal Folklorystyczny Polskiej Credit Union. W programie wystąpią następujące zespoły: Lechowia z Mississaugi, Radość Joy z Mississaugi, Źródło z Brampton, Krakowia z London, Tatry z Windsor i Biały Orzeł z Toronto. Festiwal odbędzie się w niedzielę 21 stycznia o godzinie 2:30 w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mississaugi. Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia. Plany emerytalne w Polskiej Credit Union. Zainwestuj w swoją przyszłość i zaoszczędź na podatkach już dziś. Termin wpłat na plan emerytalny RRSP upływa 29 lutego. W Credit Union znajdziesz szeroką ofertę inwestycyjną, a w tym gwarantowane konta oszczędnościowe. Kwalifikujące się i rejestrowane depozyty są w pełni ubezpieczone. Oferujemy także dogodne pożyczki na wpłaty do planów RRSP na 5,95%. Skontaktuj się z działem inwestycji lub biurami naszej Credit Union. Fundacja Charytatywna Kongresu Polonii Kanadyjskiej ogłasza zbiórkę pieniędzy w ramach akcji Pomoc dla Ukrainy. W wyniku ataku wojsk Federacji Rosyjskiej ludność Ukrainy potrzebuje ogromnej pomocy umożliwiającej przeżycie tej wyjątkowo dramatycznej sytuacji. Zebrane pieniądze zostaną przekazane jednej z fundacji działających w Polsce z przeznaczeniem na pomoc przybywającym tam uchodźcom z Ukrainy. Fundacja prosi o przekazanie wpłat na podane na ekranie jej konto w Credit Union Świętego Stanisława Świętego Kazimierza z dopiskiem Pomoc dla Ukrainy. Czeki można przesyłać także na adres fundacji. Wszyscy darczyńcy przekazujący przynajmniej $25 otrzymają zaświadczenie do odpisu podatkowego. O informacje w tej sprawie prosimy o kontakt na podany na ekranie adres mailowy. Przedstawiamy Państwu prośbę pani Natalii Danilow o wsparcie finansowe na leczenie jej mamy Ani, która od 2 lat walczy z chorobą nowotworową. Po 3 rodzajach chemoterapii, 25 sesjach radiacji oraz operacji wydawało się, że choroba została pokonana. Jednak nowotwór powrócił i to z diagnozą chemoterapii do końca jej życia. Dlatego pani Natalia postanowiła szukać pomocy w klinikach prywatnych, nie tylko w Kanadzie, aby mama mogła rozpocząć leczenia alternatywne, które pomogłyby jej odzyskać zdrowie, a nie tylko przedłużyć życie. Niestety plan zdrowotny OHIP nie pokrywa tych ewentualnych zabiegów, a ich koszta przekraczają możliwości rodziny. Dlatego pani Natalia wraz z rodziną prosi serdecznie o pomoc i modlitwę dla jej matki. Credit Union Świętego Stanisława i Świętego Kazimierza poszukuje kasjerów do oddziałów w metropolii torontońskiej. Praca na pół etatu wymaga na znajomość obsługi komputerów oraz języków polskiego i angielskiego. Podanie o pracę wraz z załączonym resume prosimy przesłać do oddziału kadr na podany adres e-mailowy. Fundacja Teach for Canada jest organizacją niedochodową, działającą na rzecz zapewnienia jak najlepszej edukacji dzieciom i młodzieży rdzennej ludności Kanady. W tym celu rekrutuje i przygotowuje nauczycieli do współpracy z mieszkańcami rezerwatów i do głębszego poznania ich historii i kultury. Od 2015 roku w programie Teach for Canada uczestniczyło 235 nauczycieli, którzy później prowadzili zajęcia dla ponad 4700 uczniów w północnym Ontario i Manitobie. Obecnie fundacja poszukuje funduszy na realizację wirtualnego sposobu nauki w lecie tego roku.
W tym programie nauczyciele otrzymają wiele informacji o życiu ludności tubylczej, ich kulturze, pedagogice oraz historii poszczególnych społeczności, wśród których będą prowadzili zajęcia, w tym także zajęcia dodatkowe, jak treningi hokeja na lodzie oraz programy pozaszkolne. Środowiska, z którymi Teach for Canada współpracuje, wykazują coraz większą liczbę studentów osiągających znakomite wyniki i spokojniejszą egzystencję. Teraz fundacja rozpoczęła nabór nauczycieli do pracy edukacyjnej od września tego roku. Ci z Państwa, którzy chcieliby wesprzeć finansowo działalność Teach for Canada, wszelkie informacje o fundacji i sposobie wpłat znajdą na podanej stronie internetowej. Natomiast nauczyciele znajdą tam również szczegóły dotyczące ewentualnego dołączenia do pedagogów, którzy mają znaczny wpływ na zmiany w życiu rdzennej ludności w północnych rejonach Kanady. I to wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu programu Polish Studio. Żegnając się, życzę Państwu udanego weekendu oraz dużo zdrowia. Do zobaczenia. Bye.